również pani przewodnicząca, proszę uprzejmie. To jest też wydanie opinii dotyczące przedłużenia umowy najmu lokalu, który się znajduje przy ulicy Senatorskiej 18. Lokal jest, nie wiem jak państwo, jak państwo widzieliście ten protokół z wizji, to tam trzeba podkreślać, w jakim stanie jest mieszkanie. No jest zaniedbane, ten pan po prostu nie ma środków do życia, mieszka sam. W zasadzie to MOPS-u tam dofinansowuje też do czynszu. Są zaległości, jeśli chodzi o płatności rozłożone na raty. Tym, że to też, prawda, z tego względu też nie może być opinii negatywnej, bo też to konsultowałam, także też jest to opinia pozytywna. Dziękuję bardzo za tę dyskusję. Nie widzę, przystąpimy do procedowania. Kto jest za poparciem druku 520, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jest przeciw. Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.